Cześć, z tej strony Axel, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na kolejny filmik gier z Pegasusa. Przygotowałem dzisiaj kartridż 401 Coolboy. Bez problemu można go sobie kupić na Allegro, AliExpress, OLX, Facebooku. Jest tam sporo właśnie klasyków i znanych tytułów. Warto go mieć w kolekcji. Drogo nie kosztuje, możecie sobie sprawdzić. Myślę, że to jest podstawowy kartridż w dzisiejszych czasach, żeby mieć go ogólnie, jeśli masz zamiar mieć dostęp do wielu gier, których nie masz. Także zaraz Wam pokażę, jaką grę dzisiaj przygotowałem. Na początku prośba. Fajnie będzie, jeśli dasz mi łapkę do góry w tym momencie i napiszesz komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, jeśli chcesz mi wspomóc i chcesz, żeby moje filmy wyświetlały się na głównej stronie YouTube'a, to daj łapkę do góry i napisz komentarz. Jeśli nie masz pomysłu, co napisać w komentarzu, równie dobrze możesz wysłać kropkę lub napisać KDS, komentarz dla statystyk. Lub napisać jakąś propozycję innych gier na Pegasusa, które chciałbyś zobaczyć na moim kanale. A jeśli jesteś być może nowy, oglądasz mnie po raz pierwszy, to fajnie będzie, jeśli mnie zasubskrybujesz. I zachęcam Ciebie również do obejrzenia starszych filmów na moim kanale, ponieważ mam ich nagranych ponad 1000. Także dziękuję bardzo. Zobaczcie, co dzisiaj wybrałem. Na pozycji numer 296 na tym kartridżu jest Gyrus albo Gyrus, albo Gyros. Nie wiem, Gyros, może tak jak tak, te mięso takie kurczakowe z taką przyprawą. Dobra, niech będzie Gyros, no będzie śmieszniej, no. Co to jest? Już chyba kiedyś pokazywałem. Ultra Games, zobaczcie, znowu mamy Ultra Games, tak jak niedawno na kilku właśnie odcinkach, między innymi z Żółwiami Ninja. Jest to po prostu Konami ukryte pod inną nazwą tak naprawdę. Oni wtedy pod dwoma markami wydawali gry. Mieliśmy przed chwilą jakiegoś czarnoksiężnika. Mamy lot w jakieś gwiazdy gdzieś w kosmos. No tu jest właśnie ten cały czarnoksiężnik. Mankind must... no daj przeczytać. Read the universe of evil. It's a death-defying risk. And only a hero can succeed. No dobra, nawet nie dadzą doczytać. No dobra, co my tu mamy? Nic nie mamy po prostu, chyba mamy Ctrl A i Ctrl B, więc pewnie na dwie osoby tam możemy. I lecimy na Neptun najpierw, tak? Potem na Pluton. I tam chyba dalej był Saturn, tak? No, aż do Ziemi chyba dolecimy, tak? Dobra! B. Mamy strzelanie. A mamy jakiś atak specjalny, który przed chwilą niechcący włączyłem, bo sprawdzałem sterowanie. Ale mamy fajną muzyczkę. Aż podgłośnie, żebyście się wczuli w klimat. No, zobaczmy to. Co to jest? A, 1000 punktów jakieś mamy, tak? Dobra, lecimy, no. No, ja bardziej wolę strzelanki, gdzie mamy widok po prostu od góry albo od boku, a tu mamy taki widok, nie wiem jak to powiedzieć, dookoła się kręcimy. W sumie nawet nie znam żadnej innej gry, gdzie coś takiego by jeszcze było. No okej, coś innego, chyba że będzie zaraz jakaś zmiana widoku, zaraz zobaczymy. Ale nie, przynajmniej na razie nie. Ale muzyczka jest sztos. Dobra, atak specjalny. Uwaga, rzuca we mnie jakimś meteorytem. Oj, po raz pierwszy trafiony dzisiaj. No bo to sterowanie, tutaj trzeba dookoła się kręcić i potem już do góry, to trzeba do góry nacisnąć, potem znowu w lewo i potem znowu do dołu, czyli całego krzyżaka muszę używać. Nie podoba mi się takie coś. Wystarczyłoby, żeby w lewo i w prawo to by był obrót, a tutaj nie. Trzeba jeszcze potem do dołu albo do góry nacisnąć. I nie zdążyłem wtedy. To nie jest, no. No, dziwny pomysł na grę, żeby sterowanie takie było dookoła, ale... Okej, no. Niech będzie. I chyba udało mi się przejść, chociaż dwa razy zginąłem. No, zobaczmy dalej. No, następna plansza. Taka sama, w sumie tylko te przeciwnicy chyba się zmieniają, chociaż no zobaczymy, może dalej będzie coś innego, no zobaczymy. Oj, prawie tutaj dostałem tym meteorytem, uwaga. Może atak specjalny użyjemy, ale chybiony, nikogo nie trafił. Lipton.
Tu coś mamy, jakaś broń specjalna chyba. Broń specjalna chyba. Oj, 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 prawie bym dostał tym meteorytem. Trafili mnie. Łachmyty. No, rozwal to. Dobra, następny etap. Czy boss jakiś? No, jakiś boss jest teraz. No już nie mam ataków specjalnych, dobra. Boom. No, muzyczka. Taka, wpyta. Dobra, co to jest tutaj? One up, no to weź te one up. Tam coś mamy. No, weź i to traf. O, tutaj wszyscy mi pod karabin wylecieli. Dobra, coś tu znowu mamy. A niełatwo to zrozbić. Dosyć dziwna ta perspektywa jest, bo za każdym razem mam wrażenie, że oni chcą we mnie uderzyć. O, na przykład wylatują za mnie, prawda? No nie wiem, wolę klasyczne te shootery, gdzie jest widok po prostu z góry, a tu jest tak widok jakby za statku, ale nie zupełnie, bo jak odwracamy się, to też tak dziwna perspektywa. Bardzo dziwna, nie znam innej żadnej gry, gdzie by coś takiego było. No dobra, Neptun. Rozwalony, no to co, Pluton teraz. A to nie powinno być odwrotnie, Pluton na końcu. Nie wiem, już nie pamiętam. Chyba tak. Dobra. No jednak perspektywa będzie chyba cały czas przez całą grę taka sama. No trochę słabo. Ale pogramy, aż się znudzi albo przegram. No zobaczymy. Coś tu zgarnąłem, pewnie jakaś super broń. To trzymam na razie, niech będzie na bossa. Dobra, udało się. To chyba trzy etapy są przy każdej planecie, jeśli dobrze liczę. Plus chyba boss czwarty, chyba tak. A to taki mini boss, można powiedzieć. No w tych grafikach to można dostrzec, że są podobne troszeczkę niektóre animacje, zwłaszcza jak w kontrze. Prawdopodobnie albo ta sama osoba robiła, albo po prostu była jakaś jedna taka szkoła i wszystkich tych grafików japońskich tak samo wyuczono. Oj, oj, a co, myślałem, że to mogę zgarnąć. Ajajajaj, no niestety. Myślałem, że to jest do zgarnięcia, jakiś power-up. Tak wyglądało, nie? Następny leci. Ojej. Ojej, dwa życia tak stracone, tak beznadziejnie, co? No, mogę go rozwalić, czy nie mogę go rozwalić? Chyba dopiero jak gębę otworzy? Nie. Co? Normalnie też można. Dobra, tu coś mamy. Chyba super broń jakaś. No, wydaje się, że to łatwe jest, ale takie sterowanie wokoło, w koło nie ułatwia nieraz.
Dobra, przeszedłem kolejny etap, zobaczymy co dalej nas czeka. No i jestem ciekawy, czy faktycznie można dolecieć na przykład właśnie do Ziemi, albo do Marsa, albo no nie wiem do czego, do Merkurego. No tak sensownie by było, gdyby wszystkie planety były, prawda? Zobaczymy, czy to jest tak długo mi się chce grać, bo w sumie powtarzalne to jest. No ci przeciwnicy jakoś mocno się od siebie nie różnią tak naprawdę przy poprzednich planszach. No zobaczymy, może coś jeszcze nas tutaj zaskoczy, ale mam pewne wątpliwości. Zobaczymy. Oj, nawet nie wiem co i kiedy mnie uderzyło. No, bywa. I chyba game over. Prawdopodobnie tak. No zobaczmy, czy jakaś kontynuacja jest. Nie ma. Czyli no raczej nie sprawdzimy. Bo od początku zaczynać monotonnej gry raczej mi się nie chce. No mam nadzieję, że mimo wszystko spędziliście ze mną czas, że wam się podobało. No jednak klasyczne shootery z widokiem od góry albo od boku bardziej mi się podobają. Chociaż na przykład Life Force chyba, który też zrobił go Konami, to jest w cholerę trudny. Czekaj, Life Force chyba tak. Chyba tak. Kiedyś też na jednym filmiku pokazywałem, ale jeszcze do tego na pewno kiedyś wrócimy. No dajcie znać, czy graliście w to, czy co o tym sądzicie. Grałem w to chyba po raz pierwszy w życiu, przynajmniej nie pamiętam, żebym to kiedyś uruchamiał. No dobra, dajcie znać. No tak, także zapraszam do udzielania się w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeśli spędziliście ze mną również troszeczkę czasu, to będę bardzo wdzięczny, jeśli wynagrodzisz mnie łapką do góry i pozostawieniem właśnie komentarza. Jeśli nie masz co ciekawego do napisania właśnie na temat tej gry, to równie dobrze możesz wysłać kropkę lub napisać KDS, komentarz dla statystyk, albo właśnie zaproponować inne gry na Pegasusa, które chciałbyś, żebym zagrał w przyszłości na moim kanale. Będę również wdzięczny, jeśli być może jesteś nowy, jeśli zasubskrybujesz mój kanał po więcej tego typu filmów. I zachęcam również Ciebie do obejrzenia starszych materiałów na moim kanale, których mam nagranych ponad 1000. Także jest co oglądać na wieki wieków. Amen. Także na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.